Powinienem powiedzieć dobry wieczór, chociaż wszyscy się już widzieliśmy przy okazji otwarcia pięknych wystaw. Słabo słychać. Bo ja cienko mówię, ale właśnie teraz jak powiem głośniej, to będę był. Tak? Słowo piękne przy tych wystawach to nie tyle przymiotnik, co chyba konieczne odniesienie do tej estetyki, która towarzyszy twórczości obu artystów, a w tym momencie twórczości Krzysztofa. Ja rozpoznaję w jego poetyce, chociaż to słowo, którego chciałem dzisiaj unikać, bo pozwólcie Państwo, że przedstawię się Wam jako czytelnik bez dystansu, czytelnik zanurzony w emocjach, a nie jako badacz. Póki co. I bez tego dystansu widzę, że ta estetyka jest nie rusztowaniem dla słów, ale jednym ze źródeł. Ta estetyka to nie pozłacanie i pudrowanie, przykrywanie spraw ważnych, które są często brzydkie, niewygodne, trudne, ale wręcz przeciwnie, rozdrapywanie, więc w tych pięknych wystawach odnajduję jakąś harmonię, która mam nadzieję pojawi się w trakcie tej rozmowy. No ja mam to nieszczęście, że jak mam mikrofon, to niechętnie go oddaję. Proszę Państwa, ukazała się niedawno kolejna książka literacka, poetycka. Powiedziałem literacka, ponieważ poetycko w twórczości Krzysztofa Czyżewskiego jest w każdej z jego książek. Ta książka to już no trudno powiedzieć, że zbiór wierszy, bo one rzeczywiście zostały zebrane, ale pisały się jako, ja tak to odbieram, to właściwie powinno być pytanie, jako pewien projekt. Czy projekt poetycki, czy projekt egzystencjalny, czy projekt artystyczny, pewnie wszystko tutaj jest obecne w tej książce. Co mnie pozytywnie tutaj zaskoczyło, chociaż wszystkie zaskoczenia chyba są pozytywne, że jest to oczywiście kontynuacja Żegaryszek, które ukazały się 3 lata temu, a które ja śledzę, jak i większość z Państwa najprawdopodobniej w świecie wirtualnym, bo Krzysztof dzieli się swoją twórczością nie całą, ale w miarę na bieżąco. I jako kontynuacja poprzednich Żegaryszek jest to projekt, który został uzupełniony o to inne. Proszę Państwa, znowu to inne to nie jest wcale wyrażenie, które się pojawia w niektórych książkach i inne wiersze. Ja to inne postrzegam jako wyrażenie fundamentalne, odnoszące się do tego absolutnego podmiotu. Napisałeś gdzieś tam w jednym z komentarzy do dyskusji. To się zresztą pojawia w rozmowach nie tylko między nami. To wyrażenie inny, inne, odmieniane przez Ciebie, to ten podmiot, o którego czasami boimy się zapytać. I już oddaję Ci, Krzysiu, mikrofon, bo zadałem 10 pytań. Właściwie na żadne do tej pory nie słyszeliśmy odpowiedzi, bo to pytania takie trochę dziwne. Więc jak przeczytałem to inne, to się zastanowiłem, co Krzysztof może dopowiedzieć do Żegaryszek 2, dopowiedzieć, no jakie inne. Proszę Państwa, pojawiają się tutaj oczywiście teksty, które można potraktować jako kolejne rozdziały, czyli te inne,
wykraczające poza projekt poetycki haiku. Ale to inne to nie jest wcale tylko rozpisanie się poetyckie, czyli takie dopowiedzenie, dodatek jakiś obciążające jeszcze kawałkiem jakiegoś tekstu poetyckiego, bo się nie zmieściło. No właśnie się zmieściło. I to nie jest ani na siłę, ani że z szuflady trzeba było wydobyć, bo zalegało. Ta książka jest kompletna. Stanowi całość. Całość zbudowaną z różnych form poetyckich. Część pierwsza to haiku. Ja pozwolisz, zapytam cię zaraz, dlaczego haiku i jakie haiku. Część druga to litania. O litanii będzie za chwilkę. I ten dopisek jeszcze wspaniały, proszę Państwa, który uwalnia się od formy poetyckiej. Ja tam widzę prozę, prozę poetycką, ewentualnie prozę filozoficzną. Wszystkie trzy części, które są eksplorowaniem możliwości języka, takich, które pokazują, co ważne dla autora, bo on mówi tutaj różnymi językami, chociaż ten sam, pokazując, przepraszam za odwagę, to samo. Ja widzę tutaj opowieść o drodze człowieka, który mija krajobraz, jeżeli Państwo wędrujecie, ten sam. Cały czas ten sam, no ale przecież wciąż inny. Cały czas widzimy trawy, łąki, góry, drogi polne. No ale takie same, czy jednak te same? Ja się z Państwem przywitałem, ale jeszcze bohater spotkania. Jako gospodarz tego miejsca to trudno Państwu przedstawiać go z imienia i nazwiska, i z dorobku, i z wszelkich właściwości, to ja chciałem zapytać Krzysiu, kto jest autorem tej książki? Czy poeta, czy filozof, czy mędrzec, czy nauczyciel, czy postrzegający, widzący, czy to jest ktoś, z kim się identyfikujesz bardziej niż z praktykiem idei, bo tak się Krzysztof podpisuje pod swoimi biogramami w publikacjach, które Państwo mieliście dotychczas okazję trzymać w rękach. Kto jest autorem tej książki? Dziękuję za to pytanie i za to przedstawienie drugiej części, drugiego tomu na Brzega Ryszek. Pytanie jest dobre i nie mam na to jednego słowa, bo właśnie rzecz w tym, że jakiego słowa bym nie użył, to czegoś by zabrakło, więc sama forma tej książki, która łączy obraz, słowo, typografię, prozę poetycką, jest taka, że wykracza poza jedno imię. Mamy z tym problem w języku polskim, żeby czasem takie rzeczy, które spajają wiele, w jedno nazywać. Nasz język jest wyspecjalizowany w oddzielaniu i uznajemy warsztat poety za osobny od warsztatu obrazu, czy za osobny od warsztatu wędrowca. A przecież to się gdzieś spotyka, to znaczy cała ta próba jest w tym, żeby docierać do tego punktu, gdzie coś było razem i co zostało utracone. To już troszkę tak, jak światło się rozszczepia w pryzmie i wydaje mi się, że kultura, sztuka nasza w dużej mierze jest już to, co widzimy, widzimy w rozszczepieniu. Natomiast często nasze doświadczenie i mistyczne, ale też każde inne mocne doświadczenie obecności bierze swój początek z jakiejś spójni, w której wszystko istniało
razem. I jeżeli słyszysz, jeżeli ono jest gdzieś w tobie mocno obecne, to jakikolwiek warsztat byś nie otworzył, czy stworzył sobie, to jest taki warsztat, który pomaga ci powrócić, na nowo spiąć to rozszczepienie w taki pryzmat, który by to prowadzał znowuż do tego, co wspólne. Nigdy to się nie udaje, to jest bardzo utopijne. Wydaje mi się, że zawsze jestem w drodze do tego, ale chciałbym tworzyć taką formę, która i mnie samemu, i odbiorcy, czy współtowarzyszowi podróży, choćby przez moment pomoże znaleźć się na nowo w takiej spójni, która zwykle jest rozszczepiona. Więc na przykład mamy różne stereotypy na ten temat. Uważamy, że wiersz, że czysta poezja, prawdziwa poezja nie powinna być ilustrowana. W związku z tym powinna być odcięta od obrazu, albo po prostu tak napisana, że sama przywoływać obraz. Więc istniejemy już w takim rozszczepieniu dyscyplinarnym, prawda? I na przykład parę dni temu mieliśmy, chyba wczoraj czy przedwczoraj, spotkanie z Agatą Tuszyńską tutaj, która pięknie opowiadała o tym swoim spotkaniu z Iwoną Chmielewską, wspaniałą właśnie nie ilustratorką, tylko artystką obrazu, które obie szukały jakiejś jakości spotkania słowa, opowieści z obrazem. To nie ma nic wspólnego z ilustracyjnością, a jednak mamy taką tendencję mówić, a to jest ilustracyjne, prawda? Jakby my budowaliśmy pozycję poezji na jej autonomiczności, tak jak i każdej sztuki. Wydaje nam się, że artysta w tym się spełnia, że staje się autonomiczny. Dla mnie to zawsze było sztuczne, to znaczy czegoś zawsze brakowało. I oczywiście, jeżeli to spoiwo jest sztuczne, jest ilustracyjne na przykład, czy jedno mówi to samo, co drugie, to się wzajem osłabia. Ale być może można stworzyć takie pole magnetyczne, w którym to się będzie dodawało, będzie się wzbogacało i będzie szło właśnie w głąb do tej jedni. Więc jest tam filozofia, jest tam obraz, jest tam słowo poetyckie, jest tam typografia książki, jest wiele innych elementów, właśnie tak jak to, co jest w Alei Gabrieli, prawda, jako część jeszcze inna tej książki, jeszcze inne poszukiwanie dotarcia do tej całości, co zawsze będzie stawiało mnie w takiej sytuacji tęsknoty za czymś, miło, żebym powiedział, za poszukiwaniem formy bardziej pojemnej, co jest bardzo pograniczne w ogóle, że my się nie czujemy dobrze w zamkniętych, jednodyscyplinarnych, jednogłosowych formach na pograniczu. One odbierają całą istotę tego świata, która jest polifoniczna bardzo i tak dalej. Na przykład powiedziałeś, za co ci jestem wdzięczny, bo to jest raczej wstydliwy, to jest kolejny wstydliwy temat, że istnieje w sferze wirtualnej, na jakimś tam Facebooku, prawda? Ale właśnie Facebook dla mnie jest taką przestrzenią poszukiwania rozmowy czy spotkania z ludźmi, która uciekałaby poza świat literacki, na przykład poza salon literacki, która się rządzi zupełnie innymi prawami. Ma w sobie tą możliwość jednoczesności obrazu i słowa, ma w sobie tą możliwość, dla mnie też ważną, jednoczesności czasu, że ten zegaryszek może się pojawić niemal w tej samej porze, go przeczytasz, czy go zobaczysz, w której powstał. Prawda? Czyli co dla mnie też jest, ta synchronia jest też dla mnie ważna, bo ona się może wydarzyć w Facebooku, a potem może stanowić taką zawieszoną potrzebę, żeby, ja pamiętam kiedyś wędrowaliśmy z Małgosią
śladami Basio w Japonii. I Japończycy mają taką tradycję czytania, dziwnego czytania wierszy Basio czy innych autorów haiku, że wędruje się do miejsc, w których one powstały, ale wędruje się o tej samej porze. Czyli jest nasycony kalendarz czterech pór roku, w której dochodzisz do takiego miejsca, najczęściej stoi tam rodzaj pomnika tego wiersza, tego haiku, czyli wyrzeźbiony w kamieniu tekst, ale znajdujesz się w tym samym momencie i w tym samym miejscu, kiedy to się wydarzyło, prawda? I być może ta równoczesność sprawi, że się to, bo rzecz, tajemnica tego najmniejszego wiersza jest w tym, żeby on się wydarzył. To jest, i w tym sensie odbiorca jest właściwie tak samo twórcą jego jak autor, jeżeli on się autentycznie wydarza, jakby piszesz go swoją obecnością na nowo, swoim przeżyciem na nowo. Więc podejmowano całe wędrówki, pielgrzymki, tak jak my do Częstochowy pielgrzymujemy, to tam się pielgrzymowało do miejsca haiku. Czyli do tej pory się robi. W tym momencie, żeby uchwycić być może, prawda? To są wszystko, zrozumcie, tu nie ma żadnej absolutnej pewności, prawda? To są rzeczy, które po prostu tylko są potencjalnie, dają jakieś szanse na coś, nie wiadomo na co, prawda, ale poszukują, dają sobie szanse, wychodzą z tych ram zamkniętych światów, w których tkwimy, w jakieś pole jeszcze nierozpoznane. Być może się to wydarzy wtedy. Wyczułem taki rodzaj niezadowolenia, gdy opowiadałeś o gatunku, o wartości, o dzieleniu, o dyscyplinowaniu w poezji. A przecież haiku to ta dyscyplina, która zrodziła gatunek. To ćwiczenia z zagęszczania, to ćwiczenia z eliminowania słów. Ja rozumiem oczywiście, że nie o taki rodzaj dyscyplinowania chodziło ci, kiedy się żachnąłeś na dzielenie w poezji i organizowanie jej jako materii tej, która stawałaby się sztuczna. To jeszcze pozwól słowo, zanim, bo widzę, że masz mikrofon w gotowości, ja też, pojedynek na mikrofony. Powiedziałeś też o Basiu jako pierwszym autorze haiku. Nie wiem, czy wypada tu przypomnieć w jednym zdaniu narodzenie tego gatunku, który króluje w twoim tomie, w pierwszym też. Dla mnie to jest bardzo bliskie, bo ja czytam haiku od dawna i jest to ten komunikat, który do mnie dociera. Napisałeś zresztą o haiku w tych dodatkach, że zadziwiło cię, że powstawały setki, tysiące haiku. Basiu i Issa są autorami wielu tysięcy wierszy. Tak jakby nie mogli kilku napisać, a dobrych, prawda? A Szymborska raptem kilkaset i też się udało. To moje pytanie idzie w tym kierunku. Haiku zrodziło się w połowie XVII wieku jako, i to aluzja do wstydliwych tematów, do Facebooka, który jest dzisiaj przestrzenią takiej publicznej trochę perwersji, takiego ekshibicjonizmu. Pokazujemy tam, co jemy na obiad, co piszemy. Takie było haiku. Haiku było improwizacją, która działa się w przestrzeni wsi, na gorąco. Najstarszy, ewentualnie najmądrzejszy, o ile był taki we wsi, rozpoczynał mówienie wiersza, które było kontynuowane przez mieszkańców, przez wspólnotę. Na marginesie powiem, że kojarzy mi się trochę jak z fajką pokoju,
przekazywano sobie lub z herbamaty, ewentualnie z czaszką herbaty. Rodzi się wspólnota, oni ze sobą rozmawiają, ale wierszem. To jednak sam gatunek rodzi się z koncepcji żartu. Jest to żart oczywiście na miarę zebranych, którzy ze sobą się porozumiewają. Żart, który ma uwalniać napięcie. Żart, który ma być może dystansować do trudnych wydarzeń. Ale żart. Powstawało dużo ostrow. Kilkanaście, kilkaset w ciągu jednego spotkania. Basio, żeby zdążyć wszystko zapisać, pisał tylko pierwszą strofę. Później sobie prawdopodobnie miał nadzieję, że przypomni lub było to może też mniej ważne, aż się okazało, że wystarczy ta jedna. I wtedy nastąpiła ta tendencja do koncentrowania, do ściskania, do poszukiwania esencji. Jak sobie radzisz z tym gatunkiem, który ma rzeczywiście potrzebę tej dyscypliny, cedzenia słów, ale też poza odpowiednim, w cudzysłowie, doborem słów, wymaga jeszcze tego porządkowania ich, organizowania. To jest, proszę Państwa, 17 sylab tylko. 5, 7, 5. Jak sobie szedłem dzisiaj tą piękną aleją, patrząc na piękną wystawę, to wstrzymałem oddech i liczyłem kroki. To jest mniej więcej 17 kroków. Tyle człowiek między oddechem a oddechem jest w stanie w komforcie wytrzymać. 17 kroków między oddechem a oddechem. Jakaś dyscyplina, jakiś rodzaj organicznego porządku. Więc pozwól, że zapytam Cię o ten gatunek, czym on jest dla Ciebie. Czy sięgasz do niego z powodu tradycji literackiej? Czy jest to przekraczanie tej poetyki? Bo ja tak kiedyś czytałem pierwszy tom Żegaryszek, że Ty przekraczasz gatunek, że bierzesz haiku po to, aby odnaleźć swój język w źródle poetyckim, ale swój. Używasz matrycy Basio i Ssy, ale matrycy, która staje się dla Ciebie punktem wyjścia do Ciebie. Bardzo dużo wątków ważnych poruszyłeś, zwłaszcza żebym nie zapomniał. Bardzo piękne jest to, co powiedziałeś o tym wymiarze tchnienia 17 kroków. Muszę to zatrzymać, żeby do tego wrócić. Coś organicznego, tyle rzeczywiście tchnienie nam pozwala na te 17 sylab, kroków. Jest coś w tym organicznego. Ja nigdy nie mówię, że piszę haiku. Zbyt dobrze znam tą tradycję, żeby wiedzieć, ile tam jest obostrzeń, warunkowań, ile ortodoksji ustalającej, czym jest prawdziwe japońskie haiku. Więc gdybyśmy z tej perspektywy spojrzeli, no to rzadko który Żegaryszek spełnia wszystkie warunki prawdziwego haiku. No ale z drugiej strony wiemy, że haiku się narodziło już jako forma globalna, to znaczy ono istnieje już w różnych innych tradycjach językowych, kulturach współcześnie. I myślę, że ta jakaś archetypiczność tej formy sprawia, że ona jest do odnalezienia w różnych innych kulturach. Już choćby ci ortodoksyjni pisarze haiku mieli wiele zastrzeżeń do tego, co się nazywa haiku w kulturze zachodu na przykład, prawda? To jest tradycja i to my żeśmy też odkryli w tej swojej podróży w Japonii, że wyobraźcie sobie Państwo, że to dosyć przypadkowo, ale odnaleźliśmy rodzinę Matsuo Basio, która prowadzi na północy Hokkaido restaurację i ma tam taki zakątek, zaułek poświęcony wierszom, książkom, poezją
Basio. Dostaliśmy od nich wielki dar, takie faksymilie tego jego słynnego właśnie hajbuna, bo to jest haiku razem z prozą podróżną, podróży na północ. Ale mówię o tym dlatego, że oni do dzisiaj dalej piszą haiku jako tradycję rodzinną, jako tajemnicę, którą się przekazuje z pokolenia na pokolenie i kontynuuje przez całe lata. Oni się już z tego nie utrzymują. Mają do tego restaurację i tak dalej, ale piszą dalej. Więc i też taka linia ciągłości w tej tradycji istnieje. Natomiast co do mojego poszukiwania, ja zacząłem pisać, ja to nazywam wiersze najmniejsze, jeszcze zanim w ogóle wiedziałem, że istnieje coś takiego jak haiku. Jako bardzo młody człowiek pisałem dla swojej mamy, napisałem taki cykl wierszy, się nazywa Świetliki, które jest formą wierszy najmniejszych. Czyli coś mi się zawsze poezja wiązała, jakby łączyła ze znalezieniem jakiejś oszczędnej, minimalistycznej formy przekazu, która raczej by odłupywała wszystko, co mam do powiedzenia, czy do przekazania, do jakiegoś jądra, niż przyklejała te piórka, czy wiesz, nabierała. A przynajmniej w tym nurcie, bo być może i jak wiesz, ja różne inne formy piszę i czasem piszę długie teksty i tak dalej, więc to pewnie są różne nurty, ale ten Żegaryszek to jest właśnie taki, że miałem poczucie, że muszę stworzyć formę tutaj zamieszkiwania, w tym miejscu. Dlatego Żegaryszki, dlatego od wioski Żegary, dlatego ten jaćwieski komponent w języku, w samym słowie, który mamy w toponimii po nich, żeby to była forma właśnie z tym miejscem silnie związana. I ona, to co ma wspólnego z tym, co mówiłeś, to jednak trzyma ten rytm 17 sylab. Chociaż u nas to są sylaby, w tej tradycji japońskiej to są ideogramy, czyli właściwie osobne słowa, osobne pojęcia, co w ogóle jest bardzo... W Żegaryszkach tych drugich znajdziecie Państwo jeden taki wiersz najmniejszy, chyba z 6 lipca, w którym udaje się znaleźć 17 słów na jednocześnie 17 sylab na tą formę. I w tym sensie on byłby najbliższy takiemu brzmieniu do tamtej tradycji. Chyba też ma nawet kigo, czyli takie słowo, które wskazuje na porę roku, co zawsze też jest wymogiem stawianym przez haiku, przez tą tradycję. A więc potrzebowałem pulsu, rytmu, tchnienia właśnie, o którym mówisz, czegoś organicznego, co miałoby w sobie stałość, stały rytm, stałą formę, co zamykałoby w jakiś sposób ten wodospad epifanii, który gdzieś tam u źródła powstania takiej formy tkwi. Czyli jest rzeczywiście we mnie i tutaj w tym potrzeba znalezienia stałego oddechu, tak jak w długim biegu, prawda, żeby on się uwolnił, stał się lekki, żeby cię nie męczyła fizyczność, nadmiar, utrata oddechu i tak dalej. Tak samo w słowie, jak i w biegu. To potrzebujesz stałości rytmu, potrzebujesz równego pulsu krwi, bo wtedy biegniesz dłużej, biegniesz wolniej, znaczy wolniej w sensie uwolnienia czegoś niż ściśnięcia i bycia zależnym czy podległym. To może być nawet paradoksalne, bo nam się to raczej by skojarzyło z ograniczeniem, ale biegacz to rozumie, że to ograniczenie, które jest jednostajną rytmicznością, daje wolność, a nie ograniczenie. Jeżeli ci zabraknie
tego tchnienia, tchu, to zaczynasz czuć ograniczenia, stajesz się niewolnikiem ciała, słabości, nadmiaru i tak dalej. Więc w tym paradoksie jest, jest jakaś istota, że to właśnie stałość, kanon. Ja pamiętam taką swoją rozmowę z Arvo Pärtem, kompozytorem, który estońskim, który właśnie wpisał w swoją muzykę to, co się nazywa tintinnabuli, prawda? Też się odnosi do jakiejś tradycji, instrumentu i tak dalej, ale dla niego to wyznaczyło bardzo konkretny rytm dzwonów, dźwięków, który stał się kanonem. Pamiętam taką z nim rozmowę o kanonie właśnie, czy to jest uwiązanie, czy to jest zniewolenie tradycją, czy to jest zniewolenie formą. I on mi wtedy tłumaczył, że kanon, to tintinnabuli u niego to jest uwolnienie dźwięku, to jest swoboda muzyki i tak dalej. Więc czasem mamy chyba fałszywe takie rozumienie, a kanon to nas po prostu więzi, prawda? Chcemy wiersza wolnego, chcemy uwolnienia od tradycji, bo wydaje się nam, że wtedy będziemy niezależni, będziemy wolni, będziemy oryginalni i tak dalej. Ale tutaj tkwią pułapki, które nie zdają sobie sprawy z tych takich ziaren uwolnienia, które tkwią w powtarzalności, w rytmie, w rytuale, w misterium, w kanonie i tak dalej. Więc to porównanie twoje do tchnienia, właśnie do takiego rytmu 17 kroków, do pracy oddechu, wydaje mi się w sedno, że wtedy właśnie odnajdujemy coś organicznego, co daje swobodę niezwykłą, a nie zamknięcie czy zniewolenie. Powiedziałeś Arvo Pärt, to ja go słucham. Ewa bardzo nie lubi, kiedy na głos słucham, bo głośno słucham. Jeden z moich ulubionych kompozytorów. No, to tintinnabuli to i kanon, to język twoich żurawi. Tu przywołałeś ten język kanonu, tego trójgłosu chóru żurawi, poświęcasz temu sporo miejsca. Ja oczywiście domyślam się, że nie tylko o żurawie chodzi, kiedy piszesz o żurawiach. No ale to jest problem. I tu jest problem, proszę Państwa. Beck poeta używa gatunku haiku, to zdaje sobie sprawę z tego, że powinien unikać metafor. Tu już nie ma tego komfortu, że może sobie napisać cokolwiek ładnego, żeby czytelnik się pozachwycał, powiedział ładne albo zgrabne i coś tam jeszcze. Haiku to jest ten rodzaj dyscypliny, który odwołuje się do samego słowa, do jego sensu pierwotnego, do źródła. Poeta ma przywrócić pierwotne znaczenia słowu i tak je ułożyć, żeby bez używania metafory dać oczywiście wieloznaczne często zdanie, opowieść. To jak ty, Krzysiu, tutaj bez tych metafor, bez, o co cię jednak podejrzewam, choćby w tej prozie poetyckiej, jak to jest dzisiaj komunikować się w świecie, który jest troszeczkę rozchwiany, zagadany, jest jakaś logoreja, chaos semantyczny, żeśmy się pogubili troszeczkę w tym, w nadmiarze słów. Jak ty, wracając do pierwotnych sensów, przynajmniej mając taką intencję, radzisz sobie z komunikowaniem się bez tej całej ornamentyki, którą pozwala zdobyć właśnie metafora i wszelkie inne tropy poetyckie. Ty i z nich się ogołacasz tutaj, więc... To prawda. Nie ma chyba słowa jak, nie ma porównań. W żegaryszkach jest jakaś bezpośredniość i ogołocenie. To jest troszkę tak, jak czujesz, że to
ta tajemnica, to inne, ten drugi brzeg jest w ciszy, w milczeniu, w bezsłowiu, to paradoks tej sytuacji polega na tym, to twoje przywołanie żurawia jest znowuż mi po drodze tutaj. To znaczy, to żuraw czyni ciszę w tej przestrzeni swoim wrzaskiem. Czyli uruchamiasz słowa, żeby wrócić do ciszy. To jest, bo jej nie ma. Tak, to znaczy, bo jest gadanina, bo jest nieuwaga, bo jest zagadywanie. W związku z tym muszą się pojawić, czy to obraz, czy to słowo, czy inne interwencje, prawda, które pozwolą wrócić, czy dotrzeć do ciszy, do milczenia, bo tam wszystko jest, tam jest tajemnica. I dlatego wiersz najmniejszy, bo nie za dużo ich właściwie musisz je odrzucać, prawda, czy nie zagadywać, ale czy one muszą być jakoś minimalistyczne i nie skomponowane. Ale muszą być też tak skomponowane. One powstają, zwróćcie też Państwo uwagę, że ja tam nie używam w ogóle interpunkcji w tym polu magnetycznym słów. To właściwie czytając czy odbierając je, możemy sobie je w dowolnej... I to też jest ważne, że tam różne prądy przepływają, je różnie można odczytywać. Są jakieś wyrzutnie, przerzutnie, inne rzeczy, które mogą zmieniać znaczenia w zależności, jak je ułożymy. Jest data jako tytuł właściwie każdego tekstu. Czasem ona jest przezroczysta. Taka, że właściwie wydaje się, no po prostu, prawda, nie przywiązuje się do tego uwagi. Czasem ona się pojawi w taki sposób, nie wiem, jak wiersz, który mówi o miodowym polu i zazielenieniu się, prawda, ale i jakimś lęku, i nagle przeczytacie, że to jest 27 stycznia, nie wiem, czy coś, to ta data przywołuje jakiś istotnik, wiemy dlaczego ten lęk, prawda, czyli ona zaczyna jakby nabierać swoich imion, ale czasem ona staje się mapą, tak? To znaczy odnotowuje śmierć pani Rakucewiczowej, prawda? Tutaj odejście, tragedii jesioną, którą żeśmy przeżywali, tutaj jak się zwalił. Już potem nikt nie będzie tego pamiętał, w Grzegoryszkach jest zapisana data tego na mapie. Takich mikrowydarzeń, które potem, czy jak na przykład czasem piszę dedykację, wiesz, teraz, i znajduję, że ktoś się w jakimś dniu urodził i się pytam, a czy jest Grzegoryszek z tego dnia. I jak wpisuję, na przykład tobie, gdybym znał datę twojego urodzenia, to ta data Grzegoryszka nagle mogłaby coś na nowo się oświecić. Wiesz, to w sumie dziwne, że nie znasz. Ale przywołuje różne konteksty tego pola magnetycznego, prawda? Ani w jednym, ani w drugim nie ma. No niestety. Tak. A sprawdzałeś, tak, widzisz, tak. To. Więc to też jest znamienne. Tak samo jak dochodzi do tego obraz, prawda? Który jeszcze tutaj koresponduje, czy coś wnosi. Więc masz nagle coś, co Grecy nazywali polikilia, czyli taki rodzaj wielobarwności, ale to nie tylko o barwy chodziło, tylko taki odbiór, który jest polisensoryczny, że nagle przywołujesz różne czucia zmysłów, prawda, do całości. Zagęszczasz to na nowo, więc to jest ta intencja, wiesz, w tym. I teraz tak, jeżeli już to powstaje, to wtedy powstaje pytanie, jeżeli jesteś w takim procesie,
Zresztą wtedy pytanie powstaje takie, a co jak nie zrobisz tego? Przecież nie musisz napisać tego wiersza, czy tego obrazu utrwalić. I wtedy zaczyna cię to boleć. To znaczy, jesteś w takiej sytuacji, to wracam do tego kontekstu, że Basio pisał tysiące haiku, chociaż cenił słowo i minimalizm, tak? Ale jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy, jeżeli nie zrobisz, nie napiszesz haiku, jesteś w takim rytmie życia, w takim strumieniu uwagi, że jeżeli nie napiszesz, nie zatrzymasz, to znaczy jakbyś przespał, prześlepił, przenieuważył, zapomniał, zgubił i się robi dziura. Nagle w tej materii tkaniny, wiesz, którą tkasz, są dziury, w które wpada jakieś puste. Zaczyna ci czegoś brakować. Zaczynasz czuć potrzebę załatania, zasnucia, wiesz. I czyli bardzo silnie jest to związane z twoją obecnością w świecie, że no to jest akurat taki warsztat. Są inne, prawda, są inne warsztaty, żeby ten usensowniać nasze życie, ale w tym sensie, w tej przestrzeni, w tym warsztacie, to polega właśnie na tym, żeby nie prześlepić, nie zrezygnować, nie przelenić, wiesz, wykonać jednak tą pracę, bo inaczej przepada. I jak już przepadnie, to na wieki przepadnie. Jeżeli ten żagaryszek nie powstanie wokół tego jesionu i tak dalej, już nigdy nie powstanie. Ta dziura na wieki zostanie. W związku z tym stajesz się jakby taką struną uwagi, która... To jest oczywiście maksymalistyczny problem, bo nie jesteś w stanie tego wszystkiego ogarnąć, ale jednak znajdujesz się w takiej sytuacji naprężonej uwagi, która zagęszcza, zagospodarowuje tą tkaninę życia dookoła ciebie. I teraz, czy to jest jakiś stan, który musi być oderwany od rzeczywistości? Bardzo dobrze, że przywołałeś tą tradycję renga, wierszy wiązanych, tych, z których się narodziło haiku, które było właśnie takim zagajeniem. Te pierwsze trzy wersy pojawiały się po to, żeby zagaić wiersz wiązany. Potem szły dwa wersy, kolejne trzy i już to zbiorowe pisanie poematu czy tekstu się zaczynało. Basio był człowiekiem, który dołożył do tego żartu, do tej takiej zabawy różne głębsze warstwy. Dołożył filozofię Zen, dołożył przeżycia mistyczne, Mushin, czyli właśnie taki stan mistyczny, w którym rodzi się wiersz jako epifania i tak dalej. Ale nie zrezygnował nigdy z tej bliskości z codziennością, bo to musi w tym być zanurzone. To nie jest tak, że jedziesz do klasztoru i to tworzysz. To nie jest tak, że się odcinasz od życia i zaczynasz to tworzyć. Dla mnie jest bliska taka tradycja vipassany, wiesz, takiej medytacji, która się wydarza w życiu codziennym. Nie odwraca, nie idzie do pustelni, tylko jest tu i teraz. Bierzesz tą rzeczywistość, którą masz, jako tą materię do pracy i myślę, że to jest bliskie temu fenomenowi Basio też, prawda? Że on potrafił właśnie z tego wydobywać świetliste, prawda? Z tego wydobywać żart, zagajać, a jednocześnie coś świetlistego, co nagle jest jak studnia, która gdzieś głęboko wpada. Ja się wsłuchałem w tę część twojego zdania, długiego zdania, które poświęciłeś potrzebie pisania. Że jeżeli nie w tej chwili i jeżeli nie zapiszesz, to utracisz. I ja tak samo postrzegam fotografię, obraz. Bo to światło będzie przez chwilę tylko.
No jeżeli się spóźnię z aparatem fotograficznym choćby o 2 sekundy, to będzie inny obraz. A ja dokładnie ten obraz widząc, odczuwam, doświadczam, jest we mnie poruszone, przypomniane, skojarzone, może zainspirowane. I to, co ty mówisz o potrzebie rejestrowania słowami, inni doświadczają być może potrzebą rejestrowania obrazem, niektórzy smakiem. Bo jak się nie upiecze w tej chwili ciasta, no to już nie będzie to ciasto. Ale idę w stronę pytania, bo ty łączysz słowo z obrazem. Ta potrzeba zarejestrowania wierszem łączy się u ciebie z potrzebą zarejestrowania obrazem. Jest przy haiku też wschodnia szkoła pisania poezji nazywana haigą. Haiga łączy obraz ze słowem. Ja tak naprawdę skłonny byłbym czytać twoją twórczość jako całość, jako dzieło sztuki, bo tutaj, proszę państwa, obraz nie jest dodatkiem. W ogóle, kto dzisiaj ośmieliłby się wydać książkę, gdzie są 3 wersy, kilka wyrazów na tak wielkiej stronie? Marnotrawstwo papieru. No nie, no właśnie to był żart, to była ironia, która miała podkreślić to, że ta przestrzeń znaczy tyle, co kilka słów. Że na tej wielkiej przestrzeni B5, na białej kartce, kilka czarnych znaków rozprzestrzenia się z wielką siłą. I fotografie tutaj są kolorowe, w żegaryszkach pierwszych były czarno-białe. Więc patrząc na twoje obie książki, jako na dzieło sztuki, myślę o Hajdze, jako spotkaniu obrazu ze słowem. I tutaj mam pytanie, ponieważ pisanie do obrazu to ekfraza, to wydobywanie z obrazu treści, które są możliwe do przeniesienia w słowach. W drugą stronę, jeżeli dokonujemy tego procesu, mamy do czynienia z infrazą, czyli z wprowadzaniem w przestrzeń plastyczną sensów wyrażanych przez słowo. Jak u ciebie to się stało? Czy ty jesteś bliższy ekfrazie, czy infrazie? Czy piszesz do zdjęć, które wykonujesz? Czy zdjęcia robisz, mając w głowie wiersze? No, tak jak powiedziałem wcześniej, wiesz, jest punkt, kiedy to jest razem. I to, w którym moment, w którym my się znajdujemy ze sztuką, już jest momentem spóźnionym, już jest po. Wszystko jedno, czy to jest obraz, słowo, dźwięk i tak dalej, już jest chwilę po. W związku z tym czasem jest to, czasem ten pierwszy krok, wiesz, próby powrotu jest przez obraz, przez słowo, ale najważniejsze jest to, że gdzieś w pamięci tego wydarzenia jest jakaś spójnia, do której chcesz powrócić. I bo mówiliśmy o tym, że wiesz, oczywiście, że jest ważne, żeby zrobić fotografię, bo za chwilę już świat będzie inny, prawda? Uchwycić słowo, ale jest taki problem, wszyscy go znamy, że no co z tego, że stworzymy takie archiwum fotografii, słów i tak dalej. Znowuż by nam się ta gadanina pojawiła, prawda, w tym. Więc musi być coś, jakiś destylator, jakiś poziom, w którym osiągamy świetlistość, osiągamy moment, w którym czujemy, że to jest to, odrzucając 1000 fotografii obok, jako niepotrzebnych. Bo tylko ta jedna
wiesz, i z tą jedną kompozycją słów trafia w to, co przeżyłeś, prawda? Czy co jest gdzieś głęboko w tej pamięci. I ten instynkt, wiesz, nie wiem, intuicja, pamięć, która jest silnie związana z intuicją, sprawia, że jesteś w tej materii pracy, że ja czasami z tym wierszem najmniejszym i z fotografią chodzę tygodniami. Czasem Wadek mnie teraz pytał, czasem jest tak, że napiszę niemal od razu coś, ale czasem jest tak, że to jak bączek w tobie siedzi i cały czas jesteś niezadowolony, cały czas wiesz, że to ci kłamie. Wiesz, że to są na przykład takie fotografie, które ja daję w negatywie. Że czasem dopiero odwracając fotografię do negatywu, zbliżam się do tego obrazu, który pamiętam. My mamy jakieś, znowuż mówię o takich stereotypach, które w nas siedzą, że fotografia będzie autentyczna, jeżeli nie będzie używała nie wiem, filtrów, nie filtrów, takiej czy innej techniki, wiesz, i tak dalej, że będzie naga, ale co to znaczy? To znowuż są jakieś pozory. Ona ma się, możesz wszystkiego użyć, czasem tak zabajkować, żeby w ogóle mieć szansę zbliżyć się do tego, co zapamiętałeś. Że odpada cały ta warstwa profesjonalna fotografii. Że ty musisz wydać walkę tak zwanej profesjonalnej fotografii, warsztatowi profesjonalnego fotografa, który mówi ci o ostrości, nieostrości i tak dalej. Czasem, żeby zachować światło, które widziałeś, musisz zgubić ostrość. Uczynić ją tak zwaną nieprofesjonalną fotografią, wiesz, bo innym kryterium się kierujesz. I to nas zamyka bardzo, że my wiemy, wiesz, co to jest dobra fotografia, bo profesjonaliści nam mówią, ale w tej materii musisz o tym zapomnieć. Wiesz, musisz szukać tego gdzie indziej, bo musisz być wierny, wiesz, pomimo wszystko, gdybyś miał się nawet narażać na śmieszność, ironiczne komentarze i tak dalej, temu, co przeżyłeś. I to ci daje wtedy jakąś taką inną odwagę, szaleńczą nawet. To, co pokazałeś, jest tym haiku, w którym pojawia się 17 odcieni łąki. Tego samego dnia, tak, w którym zostało zapisane te 17 słów. Musiałem je wszystkie jakby przygarnąć do tego, żeby się złożyły do korespondencji z tym, o czym piszę. Tak samo jak bardzo trudno, i to nie był przypadek, że z Romanem Kaczmarczykiem w pierwszym tomie nie pomieściliśmy koloru. On wtedy kłamał. Teraz Roman Kaczmarczyk znalazł sposób na to, że się pomieścił w tej książce. Więc to są, wiesz, takie rzeczy, które nad którymi cały czas trzeba pracować, doszlifowywać, znajdować formy, żeby one jakoś naprowadzały cię tymi śladami do tej spójni, czy jednej. Dlatego ja tak lubię bardzo tą Aleję Gabrieli, kiedy wchodzi w materię książki światło, wiatr, żywioły przyrody. One piszą tam swoje rzeczy zupełnie, wiesz, dlatego mi jest to bliskie, że ja wiem, że ten haik, że ten wiersz, czy ten obraz jest i tak jakąś cząstką całości, więc nagle się dopełnia, zawsze on ma miejsce, prawdziwe, wiesz, daje miejsce na jest gościnne, wiesz, na pojawianie się odcieni, cieni, wiesz, innych głosów i tak dalej, które z tym korespondują, bo i tak czujesz, że to jest coś niedomknięte zawsze. Nie osiągasz efektu absolutnej całości. Jesteś zawsze w drodze. I to pole magnetyczne, które tu tworzysz jest tylko po to, być może, że odczytując to, otwierając to,
wywołasz u kogoś, nie na tym papierze, wiesz, wywołasz całość tego obrazu słowa, wiesz, czy przeżycia. W tym jest jakby... Ale czasem to śpi, to jest martwe. Ja mam takie sytuacje, że czasem przeczytam swoje żegaryszki i nie wiem. Znaczy, jest to dla mnie martwe. Jestem, wiesz, tak jak kamień wyrzucony z rzeki. Nie rozumiem, wydaje mi się, że to jest w ogóle płaskie, że nie tak to powinien napisać, czy zrobić i tak dalej. Taki moment, bo sam nie mam w sobie gotowości, czy wiesz, takiej otwartości, żeby się to wydarzyło. Więc dla mnie bardzo ważne, tak naprawdę partnerem jest czytelnik, odbiorca, który jest współtwórcą, bo jeżeli się to w nim nie wydarzy, to nie, tego nie ma. Jest, pozostaje martwe, puste i można powiedzieć, że taki mały wiesz, każdy by to napisał. I jest w tym racja jakaś. O co chodzi w ogóle tutaj? Gdzie jest prawdziwa poezja, wiesz, która się, wiesz... W naszej kulturze nie szanuje się małego. Wyrastamy w takiej kulturze, której w ogóle nie mamy szacunku dla drobiazgu. Jesteśmy zagadani i gigantyczni, wiesz, w kulturze. Więc troszkę to jest też praca, bo nagle czujesz, że jednak życie nasze powinno doceniać drobiazg, bo powinna być rzemiosłem drobiazgów i tak dalej. Więc troszkę to jest też w tą stronę praca, żeby jakoś zbuntować się wobec tego. Tak jakby znowuż sprawa wierności jest tutaj, daje ci tą siłę do tego buntu. Mówisz o wierszach najmniejszych, jako braciach najmniejszych. Takie ujęcie franciszkańskie troszkę w stosunku do słowa. Powiedziałeś o swoim zachwycie do Alei Gabrieli, gdzie postrzegasz żywioły jako jedną z sił dla siebie ważnych. Ja tak sobie zanotowałem, proszę Państwa, roboczy tytuł. Albo spotkania dzisiejszego, albo mojego dłuższego namysłu, gdybym coś takiego uczynił wobec tych żegaryszek i tych, i poprzednich. I sobie wymyśliłem coś takiego. Żegaryszki, czyli żar żywiołów. No, nie jest przypadkiem u Czyżewskiego to, że się to skupia wszystko do żaru. Moje skojarzenia z żegarami, z żegaryszkami, z żurawiami, ze spiżarnią, która się tu pojawia, z kondensacją, z ograniczeniem słów do 17 sylab, jak po wypalonym ognisku, kiedy masz tylko żar, taką bryłkę ognia, niepozorną, malutką, ale parzącą i zdolną rozniecić kolejne pożary. Tak sobie patrzę na te twoje teksty, jak na małe żary, które mają za zadanie rozniecać. I jeżeli przez chwilę podzieliłeś się, w tobie nie wzbudzają jakiegoś pożaru, to nie oznacza, że akurat ty masz być tym paliwem. Być może ktoś ma w sobie gotową słomę do tego, żeby te twoje małe żary. Ale ja mówię o tym, proszę Państwa, żeby o tych żywiołach słowo jeszcze. Żegaryszki, czyli żar żywiołów. Bo tematem tej książki, ja znowu o sobie, to nie tak, że ja tutaj pytam, ja dzielę się moim doświadczeniem tej książki. Dla mnie tematem tej książki są żywioły, ale dwa żywioły. Pierwszy zestaw żywiołów to oczywiście woda, ogień, ziemia, powietrze, czas, wędrówka. I to jest ten jeden żywioł, ten żywioł, który znamy, z którym się na co dzień zmagamy. Chodź, chodź.
ten drugi żywioł, no to śmierć. Może nieproporcjonalnie wyraziłem te dwa żywioły jako komplet, który znamy, wobec tego drugiego, z którym się zmagamy, do którego się odwracamy, do którego się ćwiczymy. Powiedz mi, czy ja dobrze myślę? Jak słuchasz tej mojej refleksji czytelnika o twoich wierszach? Czy zbliżam się do sensu, czy raczej oddalam? No dzięki za tą śmierć, za to pogranicze, bo to jest rzeczywiście praca na tym obszarze, gdzie jak to powiedzieć, przekracza, próbuje się wydobyć nieostateczność zaniku, prawda, umierania. A drugie pogranicze to jest ze zwierzętami i wszystkimi innymi żywiołami, które, czyli z nieludzkim, tak naprawdę. Więc to jest jakby zagajanie rozmowy z nieludzkim, ale wiesz, w takim sensie, w którym zwierzęta, rośliny, żywioły stają się przewodnikami, pomocnikami w przejściu. Bo właściwie cała rzecz, cały dramat wydarza się o przejście, o przekroczenie. I wszystkie żegaryszki są na tej granicy. I szukasz sojuszników, szukasz przewodników. To tak jakbyś stał przed granicą, był imigrantem i wiedział, że nie przejdziesz, jeżeli nie znajdziesz przewodników. Oni mogą cię oszukać oczywiście i tak dalej, ale musisz w nieznane przejść. I to moje doświadczenie życia tutaj jest pod tym względem niezwykłe, jak zwierzęta potrafią i rośliny, świat żywiołów być dla nas przewodnikami. To nie chodzi o to, że my mamy je zrozumieć, nie chodzi o to nawet, że mamy się dogadać, opiekować się sobą, współistnieć, bo dalej wtedy jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale ten moment, kiedy przeprawiamy się na drugą stronę i tylko dzięki obcowaniu z nimi, dzięki bliskości, dzięki temu, co się rodzi, to przejście jest możliwe. Ja uważam, że sam, jako ja, nigdy nie dokonam tego przejścia. Wiedza, którą zapisuję w żegaryszkach, jest taka, że ja nigdy nie dokonam przejścia. Samotny człowiek, jako jednostka, nie zrobi tego. W związku z tym sąsiedztwo, współistoty, bliscy, całe to zawiązanie jest niezbędne, żeby to w ogóle było możliwe i dlatego to się staje tak istotne. Dlatego tu jest cały pasus o Szarusiu w tych dopiskach, czy o żurawiach, czy o wietrze z brzozą, prawda, czy innych faktach. Te dopiski, ja tylko dopowiem, że to jest też tak, jak powiedziałeś, że haiga jest taką formą w tej tradycji japońskiej, która łączy obraz ze słowem. I Basio też pisał haigi, był świetnym kaligrafem i też rysownikiem, który dorysowywał w swoich notesach rysunki. Tak, jest też taka forma haibun w tradycji japońskiej. To jest właśnie ciekawe, że oni na wszystko mają słowo, wiesz, konkretne, które łączy dziennik podróży z haiku. Czyli jesteś cały czas w podróży, zapisujesz i w którymś momencie pojawia się haiku i potem znowuż zapiski. Więc te dopiski są jakby takimi śladami tego, że tych opowieści, które istnieją między wersami tych najmniejszych wierszy, które dopisują opowieści, które wokół nich krążą, a czasem są to
bardzo bogate, czy wiesz, gęste, gęste opowieści. I to też jedno drugiego, tak jak, jak malunek, obraz nie wyklucza słowa, tak dłuższa opowieść nie zabija haiku, prawda? To znowuż my mamy tą tendencję do takiego absolutyzowania. Jeżeli jest prawdziwy haiku, to znaczy, że wszystko powiedziało, już wtedy żadne słowo nie jest potrzebne. Nie można być ortodoksyjnym, wiesz, ortodoksem, bo życie zawsze jest szersze, wiesz, bardziej elastyczne. I Basia dowiedział i nie miał problemu, nie degradował swojego haiku, pisząc zeszyt podróżny, prawda, i tak dalej. Po prostu jeszcze jeden żywioł się wkradał do tej całości. Więc ja, to jest właśnie ta vipassana, wiesz, że przyjmujesz rzeczy z codzienności, z życia, różne żywioły, które nie eliminujesz, prawda? Nie destylujesz sytuacji. Warsztat Żygaryszek to nie jest wydestylowana jakaś sytuacja, która odrzuca fusy, wiesz, nieczystości i tak dalej. Nie, po prostu jest gościnny, współbrzmiący z różnymi innymi żywiołami, w których i Facebook nie przeszkadza, i proza nie przeszkadza, i wędrówka, i długie podróże, i wszystkie inne rzeczy, wiesz, obrazy i tak dalej. I wracając do twojego pytania o obraz i słowo, i jest i tak oczywiście. To znaczy, czasem, wiesz, tą nitką, która prowadzi do tej spójni, jest obraz, który siedzi głównie, wiesz, i ciągnie za sobą, czy budzi słowa różne. Czasem jest to słowo, ale to tak już jest post factum. To już jest ten moment, kiedy już coś się rozdzieliło i istnieje osobno i pracujesz nad zawiązaniem na nowo, nad spotkaniem. Ja wciąż o fenomenologii śmierci. Bo udało ci się mówić o śmierci w twoim tomie tak, że nie straszysz. Pokazujesz ją jako granicę, jako spotkanie. Oczywiście droga, która się pojawia dosyć regularnie w twoich wierszach, mogłaby kojarzyć się, specjalnie nie używam wyrażenia metafora, kojarzyć się z życiem, pokazuje życie, a może tak, pokazuje życie. Wędrowanie jest tutaj przemierzaniem polegającym na spotykaniu. Co ciekawe, popatrzyłem na tę pierwszą część, czyli na Żegaryszki, które nie są opowieścią o żadnym ważnym wydarzeniu. Nie ma tam żadnej postaci, która by się pojawiła, poza oczywiście dedykacjami, poza adnotacjami do tego dziennika poetyckiego. A pozwolę sobie, jeśli mogę tutaj, proszę Państwa. 9 kwietnia Andrzej Strumiło, 1 maja Paul Celan, 23 czerwca Bogdan Dudko, 7 sierpnia Szaluś, 30 września Michalina Marcinkiewicz, 26 listopada Stanisława Rakucewicz, 11 grudnia Irena Wejsaite, 2 stycznia Ewa Guderian-Czaplińska. Chyba nikogo nie pominąłem. Takie zaduszki. Bardzo ważne zauważenie nieobecności. Nieobecność jest tutaj bardzo ważnym tematem. I to się mieści w tej części pierwszej, w Żegaryszkach, które zbliżają nas do tajemnicy. Pokazujesz tutaj granicę, którą często oddalamy od siebie. Stąd most, gładka, dużo cieni, granica między światłem a ciemnością, zaniemówienie. Można wymieniać. To wszystko pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy wobec śmierci i jak śmierć lokuje się w nas, czy obok nas. Ta pierwsza część jest dla mnie
zrównoważeniem wszystkich żywiołów dynamicznych, jak to pisał Schelling. Mm. On o tańcu pisał pięknie, że dopóki tańczymy, dopóki żyjemy, jak te żurawie prawie. I tej śmierci, która to wszystko chciałaby tą swoją kadencją padającą zamknąć. Część trzecia też jest o śmierci. Tam jest ten szaruś punktem, według mnie, centralnym, gdzie masz wspaniale, no ja się wzruszyłem, Państwo też wzruszcie się, jak będziecie czytali o szarusiu. Tam jest morfologia śmierci. Cała historia odchodzenia pokazana pewnie w intencji, żeby bezboleśnie, na przykładzie ukochanego kota. No Szymborska też chciała bezboleśnie. Obojgu wam ten ból jednak, tego bólu nie udało się całkowicie wyeliminować. Wszyscy znacie kota Szymborskiej, poznajcie i szarusia. W formie prozy pokazana podobna historia. Tam jest śmierć. Ale ja pytam o część środkową. Aha. Nie spodziewałeś się, że tak to ujmę. Proszę Państwa, książka zbudowana jest tak, że ma ramy. Ja tak to widzę. Ta część pierwsza, zasadnicza, tytułowa, żegaryszki jako śledzenie tropów, krok po kroku, śledzenie tej śmierci, która wcale się przed nami nie chowa, ale nie zawsze chcemy ją widzieć. I ta część trzecia, ta zamykająca, gdzie pokazujesz, no właśnie, te osoby wyczytane między innymi z kalendarza, strumiłe, żurawie odlatujące, a po środku litania dobrego życia. Wobec tej śmierci przecież chyba, prawda? Dedykowana Janeczce. Zechciałbyś powiedzieć o tej litanii dobrego życia i o Janeczce? Jak dziecko przychodzi na świat, to jest mniej więcej 40 tygodni na nią czekaliśmy. I tam jest uchwyconych w obrazach 40 łąk, które wydawało mi się, że będą takimi stopniami dla niej do schodzenia na ziemię. I do tego są dopisane te bądź, czyli to, co chciałem jej powiedzieć na przywitanie, na wejście w ten świat ze swojej mądrości, czy tam poszukiwania tej mądrości, doświadczenia, które masz, taki moment, w którym chcesz się podzielić, a, bo wiesz, że za chwilę to ona już cię będzie uczyć, że ten... I tam zdaje się, w żegaryszkach jest też Janeczka, pojawia się już jej mądrość, której my już zapomnieliśmy, prawda? Żegaryszka jest taki żegaryszek, w którym Janeczka żyje po kole. Mówi, że o deszczu, tak. Że deszcz padał jutro, prawda? I opowiada nam, że my już żyjemy jakby w innym czasie, linearnym. Ona jeszcze pamięta, zna jeszcze ten czas kolisty, więc to jest ten moment, kiedy wiesz, że to ona już powinna być twoją nauczycielką, ale starasz jej na wejście powiedzieć, i stąd ta litania dobrego życia, która może zacytuję, bo to jest 40 łąk i 40 krótkich form poetyckich. Bądź kochająca, idź ku drugiemu i w nieznane do końca. Bądź dobra dusza, cięciwe życia napinaj strzałą, która serce porusza. Bądź współczująca, płaczasz wyrośnie z ciebie skrzywdzonych obrońca. Bądź ufna, wierzę w ludzi zaślubiona, to najlepsza twoja druhna. Bądź odważna, czyli najprościej w charakterze wyraźna. Bądź wierna, przebaczeniem wyzwalaj się z wygnania i zdrady inferna. Bądź piękna,
mądrości urodą, co przed ciałem nie klęka. Bądź inna, nieprzynależność to nasza ziemia rodzinna. Bądź ptakiem, wyobraźnią wzlatuj nad przyziemności wrakiem. Bądź prawdomówna, pamiętając, że mowa mowie nierówna. Bądź cierpliwa, głupoty tylko kropla po kropli ubywa. Bądź wytrwała, zmierzaj dalej, niż uległość by chciała. Bądź szczera, patrzenie prosto w oczy to nie jest zła maniera. Bądź zaradna, bo z bezmyślnej jest panna szkaradna. Bądź szczodra, zachłanność życia nie ogra. Bądź bogata, miłością to najlepsza lokata. Bądź wielkoduszna, wielkość sama jest duszna. Bądź skromna, siła niepozornego jest ogromna. Bądź niesforna, koniecznością życia nie bądź korna. Bądź wielka, pamiętając, że w małym jest moc wszelka. Bądź wyrozumiała, bo nic z życia pośród ludzi nie będziesz miała. Bądź ciekawa, to dla zmysłów i myśli najlepsza strawa. Bądź oddana tej tylko sprawie, która w sercu zasiana. Bądź pamiętająca, wzgardzona pamięć jest jak rana jątrząca. Bądź pracowita, zasmakuj w trudzie życia, tylko tak najesz się dosyta. Bądź widząca, drobiazg każdy, jakbyś była okiem słońca. Bądź wsłuchana w inne, które gra na nieziemskich organach. Bądź milcząca, gdy słów zbytek prawdy utrąca. Bądź radosna, do tkania płótna na zimę nie dano nam innego krosna. Bądź skruszona, ważniejsza od dumy jest praca, którą nad sobą się wykona. Bądź zbuntowana, gdy od życia odgrodzi cię świętego spokoju ściana. Bądź wolna, wolnością innych, bo wolność tylko swoja jest niewolna. Bądź solidarna, to coś więcej niż wolność indywidualna. Bądź sobą, zabliźniając się z bliźnią osobą. Bądź rzetelna we wszystkim, co czynisz, tylko tak miłości będziesz wierna. Bądź mądra, niech cię pozór nie zwodzi, wnikaj głębiej do samego jądra. Bądź szczęśliwa, uszczęśliwiając wszystko, co wokół ciebie przebywa. Bądź poetką, czyścowym duszyczką, czyń ziemię lekką. Bądź duża albo mała, bylebyś ponad siebie wyrastała. Bądź kochana, trudniejsza od kochania jest sztuka daru przyjmowania. Wybaczcie, ale jak już litania, to trzeba całe. Ale... Mamy jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Może jakieś pytanie? Odrobinkę. 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 Ostatnie pytanie do tej książki, która kończy się fotografią czarno-białą. I na tej fotografii jesteś ty i Namgę, twój przewodnik, od którego się uczyłeś patrzenia. Ten rozdział nosi tytuł Okamgnienie. Cały tom to jest o okamgnieniu, o dostrzeganiu chwili, ziarna, drobin. Nazywasz Namgę patrzącym. To jest wypatrując ptaków, łowca ptaków. Przyznajesz się w tej części do tego, że nauczyłeś się tej sztuki i ty. I dzisiaj już jesteś w stanie zobaczyć zimorodka, wypatrzeć go, bo to niełatwe wcale, i wiele innych ptaków. Miało być słowo, więc poproszę cię, byś powiedział, jaką rolę Namgę odegrał w twoim życiu, bo odegrał. Skoro domykasz swoją poetycką opowieść tą fotografią. No to jest moja podróż i lekcja z Butanu. Są tacy ludzie, zresztą był tutaj u nas Arcil Kikodze, taki gruziński
pisarz, który tak samo zarabia na życie jak Namgę, to znaczy jest birdwatcherem. Wypatruje ptaki i mnóstwo ludzi z całego świata przyjeżdża, słono czasem płacąc, najczęściej za to, że będą mieli przewodnika, który pomoże wypatrzeć ptaki. Ale nie zadziwiał Namgę tym, że nawet jak żeśmy pędzili po tych dolinach himalajskich z wielką prędkością w jeepie, że on 100 metrów, 200 potrafił wypatrzeć małego ptaszka. I wydawało mi się, że to jest związane z tantryjską szkołą medytacji. To w Butanie tantryzm jest religią państwową i oni wszyscy, a większość z nich, a Namgę do takich należał, że był w tej tradycji wychowywany, czyli takiej medytacji, która uczy uważności, koncentracji. I na pewno to ma swoje znaczenie, ale to, co odkryłem, mieszkając tutaj, ujawniło mi, że jest jeszcze inna tajemnica tego birdwatchera, prawda? Że długie zamieszkiwanie, właśnie ten warsztat, o którym cały wieczór dzisiaj rozmawialiśmy, uczy nas takiej zdolności. I że to jest praca, to znaczy, że my możemy uczyć się widzenia tak, jak się buduje studnie, dokładając kolejne kręgi. Rozumiejąc, że to, jak teraz widzimy, to jest tylko jeden krąg na powierzchni. Jeżeli wykonamy pracę, będziemy mieli czas i że będzie się to toczyło przez dni, miesiące i lata, to dołożymy do tego kolejny krąg, kolejny pierścień studni i będziemy szli w głąb w takim sensie, że ta rzeczywistość, która nas otacza, będzie coraz gęstsza i w związku z tym, a ponieważ będzie gęstsza, będzie zabliźniona, będzie ponazywana, będzie miała mapę i tak dalej, to wtedy każdy ruch na odległość setek metrów będzie dla ciebie widoczny. W naturalny sposób będziesz widział zmianę światła, każde poruszenie wiatru. To jest coś, co organicznie się powoli staje w nas, co tracimy, co jest nam odbierane przez taki, a nie inny sposób bycia, prawda? Że my nie mamy na to czasu, że żyjemy w pędzie nieuważnie i tak dalej, prawda? Więc to dotyczy warsztatu poety, ale myślę, że tak samo pszczelarza, ogrodnika, nauczyciela i tak dalej, że ta przestrzeń się, znaczy dojrzały nauczyciel, wspaniały nauczyciel, myślę, że ma podobne widzenie, jak wchodzi do klasy, prawda, że to jest, że po geście ucznia, po odcieniu oczu, wiesz, rozpozna, co się w środku dzieje, prawda, że to jest ten rodzaj innej już uwagi, którą pierwszy raz wchodząc do takiej klasy, nie mając takiego warsztatu, w ogóle jesteś zielony, greenhornem na ten temat. Więc to są te ważne rzemiosła właśnie, które pozwalają nam wydobywać ze świata rzeczy, które przeoczamy, prawda, nie doceniamy, a w ten sposób możemy głębiej zamieszkiwać miejsca. Tak jak na początku mówiłem o tej przestrzeni naszej Krasnogródy. Wiesz, na koniec dodam tutaj, że pisząc poezję, miałem poczucie, że to jest taka moja intymna, na marginesie pogranicza robiona praca, że to jest mój osobisty, osobny warsztat. I trzeba było lat, żebym zrozumiał, że nasz warsztat pogranicza jest silnie związany z warsztatem poetyckim. Tak samo jak ten warsztat przyrodniczy, który uruchamia Ksenia i tak dalej, każdy z nas. One, że nie powinniśmy w taki sposób wyeliminować poezję. Ach, on pisze poezję, to jest jakaś osobna sfera życia. Nie, ona jest istotą warsztatu pogranicza w takim samym sensie, jak każdy
inne z tych warsztatów, a jednak jest coś w nas takiego, że my się wstydzimy poezji, prawda? Wstydzimy się, że jak ja powiem w poważnym towarzystwie, że pamiętam, kiedyś byłem na takim spotkaniu, gdzie byli środkowoeuropejczycy i taki Białorusin, Walerka, którego tutaj pamiętamy dobrze, zapytany przeze mnie o kolegę, co on tam robi. Ja wiesz, wierszyki pisze z taką... I nagle sobie uświadomiłem, że to jest taka sfera, wiesz, która właściwie w sytuacji zaangażowania publicznego, robienia ważnych rzeczy, wiesz, w przestrzeni publicznej i tak dalej, jest jakoś wstydliwa. I jeżeli tak się dzieje, widzisz, to ja te dziury, o których mówiłem, wiesz, które wpadamy, które stają się pustką, czymś niezagospodarowanym, niezauważanym, że to są dziury, w które wchodzi często ideologia wroga, pełna lęku wobec miejsca, którego zamieszkujemy, wobec inności i tak dalej. Praca wobec inności jest budowaniem gęstej przestrzeni sąsiedztwa. I poezja tutaj ma swoją rolę do odegrania, bo jeżeli ona się tak zagęści, wiesz, to trudniej już będzie być sobie wrogim. Wiesz, to się inne rzeczy jakby dokonują w tym, więc... A jeżeli nie, jeżeli pozostaje niepoetycka, taka dziurawa, to wejdzie w to jakiś nacjonalizm, wejdzie w to jakaś inna sztuczna ideologia, która będzie ten świat dzieliła na nowo. Więc to istnieje jako system naczyń połączonych i w jakim sensie poezja staje się częścią warsztatu pogranicznego, pogranicza. Nankę dzięki ćwiczeniom nauczył się patrzeć. I to się stało jego sposobem na życie. Ty się nauczyłeś od Nankę swojej własnej szkoły patrzenia. No ja myślę, że z twoich wierszy my możemy się uczyć też innych sposobów patrzenia, trenować to patrzenie, aż do widzenia. Może wtedy się zobaczy. Tego również innego. To inne, które wcale nie jest zakryte, tylko nie dostrzeżone, jeszcze nie ujrzane. Będziemy czytać. Dziękuję ci, Krzysiu, za tę rozmowę. Urwaną, mam nadzieję, tylko zawieszoną, a nie skończoną. Z przyjemnością wrócę do niej przy każdej kolejnej okazji. I ja bardzo dziękuję.